Życie jest walką. Jeśli nie jest walką, jest przegraną. Jeśli jest przegraną, jest śmiercią. Muszę iść dalej. Przede mną jeszcze długa droga. Nadchodzi noc, nurt jest silny, a przeciwnik głośno ryczy na mnie. Watykan, 24 czerwca 1917 roku. Wojna rozprzestrzenia się na cały świat. Nie ma pokoju, nawet w Rzymie. Widziałem ludzi, którzy protestują, naśmiewając się z kościoła. To wprost niewyobrażalne. Jak przeciwnicy wiary mogą być tak agresywni, zorganizowani i entuzjastyczni? I jakże smutny to widok, że my, chrześcijanie, jesteśmy tak obojętni i podzieleni. Dlaczego mam iść pod prąd? Gdzie w tym wszystkim jest moje miejsce? Powinienem zatrzymać się na chwilę? Mam jedynie stać i patrzeć? Czy płakanie i narzekanie to jedyne, co możemy zrobić? Nie. Każdy z nas ma obowiązek przeciwstawić się temu. Ten nurt tak wiele dusz niesie ku zatraceniu. Musimy coś zrobić. 16 października 1917 roku. Wraz z 6 braćmi franciszkanami założyliśmy Rycerstwo Niepokalanej. Cel tego ruchu będzie bardzo prosty. Zdobyć cały świat i wszystkie dusze dla Chrystusa przez Niepokalaną. Ruch ten pociągnie wielu ludzi ku świętości w codziennym życiu i staną się narzędziem w rękach Niepokalanej, rycerzami jej armii. 20 października 1922 roku. Grodno, Polska. Ojciec generał pozwolił mi na utworzenie czasopisma Rycerz Niepokalanej. Pomimo choroby pracuję do późna w nocy. Lekarz powiedział mi, że długo tak nie pociągnę, ale to jest wszystko, co mogę zrobić. Nie możemy się zatrzymać. Wszystko to oddaję Tobie, Maryjo. 6 października 1927 roku. Niepokalanów. Minęło 8 lat od mojego powrotu do Polski. Dziś jest wielki dzień. Wraz z braćmi poświęciliśmy figurkę Niepokalanej. Na tym fundamencie zbudujemy miasto. Stąd nasza prasa rozprzestrzeni się na cały świat. 17 lutego 1941 roku. Każdego miesiąca rozsyłamy ponad 1 000 000 egzemplarzy Rycerza Niepokalanej. Rozgłośnia radiowa nadaje audycję od dobrych 3 lat. Nasza wspólnota zakonna liczy ponad 700 braci, a Rycerstwo Niepokalanej ma już ponad 500 000 członków. Mimo to oczywiste jest, że naziści nadchodzą. Prędzej czy później przyjdą i zniszczą nasze dzieło. Bracia się martwią, ale ja ich uspokajam. Niepokalana dała nam wszystko i ona to wszystko weźmie. Ona doskonale wie, co z nami będzie. My jesteśmy jedynie narzędziami w jej rękach. Jeśli pozwolę, by nurt mnie porwał, to zginę. Nie, nie poddam się, nie ustąpię! Co powinienem zrobić? Co jest moją siłą i oparciem? Wybrani zmierzają ku śmierci. Jezu, najwyższy kapłanie, Twoje życie nie zostało Ci odebrane, lecz oddałeś je z własnej woli. Mówisz nam, czyńcie to na moją pamiątkę.
O Maryjo, bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Życie jest walką. Jeśli nie jest walką, jest przegraną. Jeśli jest przegraną, jest śmiercią. Ale w tej walce jedynym zwycięstwem jest poddanie się. Poddanie się Tobie, Jezu. Jedynym prawdziwym życiem jest śmierć. Żyję, kiedy każdego dnia umieram dla siebie i nie jestem smutny. Kiedy umieram dla grzechu, dla pożądania, dla lenistwa i całkowicie oddaję się Tobie. Kiedy nie oczekuję, że to świat się zmieni, ale zaczynam zmieniać siebie. Kiedy moja walka nie jest jedynie moją i nie jestem sam, lecz jestem z Tobą. Rycerstwo Niepokalanej działa do dzisiaj. Także Ty powierz się Maryi i za jej wstawiennictwem walcz w dobrych zawodach.